Kiślu. Kiślu. Niepokonany jest od 3 lat. Wielu próbowało go pokonać, ale nikomu się nie udało. Kiedyś był bardzo spoko gościem w ogóle, ale mu wsadówka uderzyła do głowy, bo cały czas zwycięża. Może nam się udać. Najważniejsze, żeby to dobrze wypaść, nie? Tak, no zobaczymy. Proszę, proszę. Kogo ja tu widzę? Proszę, proszę, kogo pan Rafałek widzi? Kogo... Cicho. Widzę Adam i Wiki, że bierzecie udział w szkolnym pokazie talentów. W sumie, co ci szkodzi, możesz spróbować. Zresztą bardziej przegrać się chyba nie da. Prawda, Janeczku? Cicho bądź. Panie Rafałku. Adam, a może w sumie ty wystarczysz jako komik? W sumie tak jest z ciebie taka beka. Cicho. Dobra, chodź Adam, mamy próbę. Chodź. Tak się zawsze. Dobrze, pan Rafał to zrobił. Witam wszystkich serdecznie. Kolejna edycja Szkolnego Festiwalu Talentów zaczyna się już za chwilę. A w tym roku czeka nas mnóstwo niespodzianek. Jest pan spięty. Nie chcę tak mocno, bo mi wszystkie futro mi powyrywasz. Proszę, że pan daj jest mi spięty, mikrofon. Spięty. Nie jestem spięty, daj mi mikrofon. Muszę głos rozgrzać struny głosowe. Muszę to wygrać. Czy to był ten? Pamiętasz, co masz wcisnąć tam, jak wejdę? Tak, szóstkę. Ma. Super, pan idzie. Dziękujemy kolejnemu uczestnikowi, który przedstawił nam wspaniałą choreografię łączącą w sobie kung fu i tango. Pięknie, pięknie, panie Rafałku. Dobrze? Tak wysoko pan wyciąga, wyżej niż większość śpiewaków. Super, panie Rafałku. Jest pan naprawdę niesamowity, niesamowity. Jestem naprawdę ucieszony, że mogę panem... proszę. No. Kolejny uczestnik i jego pokaz pszczelarski z uwzględnieniem pszczelich uli musiał zostać niestety odwołany. Tymczasem zapraszamy na scenę wspaniałą, wielce utalentowaną parę. Wiki i Adama. Który jest lepszy? Zdecydowanie to, panie Rafałku. Zobaczy, idą. Powodzenie, niech wygra najlepszy. No, w to akurat nie wątpię. Jakby pan mógł korzystać. Tym szczęściem cały świat. Jak tam pani Kiśmy? Nie, nie ma co oglądać nic co. Wspaniały, wspaniały występ. Dobra, Janku, pamiętaj.
Tu jest suwaczek, który odpowiada za mój mikrofon. Masz go dać na maksa do góry. Na maksa do góry. Tutaj jest przycisk i nim włączasz cały podkładzik. Ale teraz nie dotykaj tego. Wszystko ma wyglądać, jak gdybym ja to śpiewał. Będzie wyglądało. Może mi pan i przede wszystkim, Jasiu, masz tego nie zrąbać. Ma nie być zrąbę. Idealnie. Słowo harcowe. Tak. Mhm. Tu masz kabel. Podpinaj teraz telefon. Dobra. I tą piosenkę, jest tylko jedna piosenka na telefonie, masz ją włączyć. Dobrze. Będzie grało. I na znak okejka, wiesz, tak, tak. Pokażę ci tak. Może pan na mnie liczyć, naprawdę, postaram się. Mam taką nadzieję, Janku. A na finał nasz mistrz, trzykrotny czempion, Kiślu. Kusik. Znak okejka. Siema. Siema, siema, spokojnie, nie klaszcie, to tylko ja. Przepraszam bardzo. Nie wiem, co się stało, ale to oznacza jednoznaczną dyskwalifikację Kiśla. Wobec tego, jednogłośnie, bez cienia jakichkolwiek wątpliwości, konkurs wygrywają Wiki i Adam. Gratulacje. Myślałem o was. Myślałem sobie o waszym występie i powiem wam, że był po prostu świetny. Ty, Wiki, no mega to wszystko zaśpiewałaś. Adam, wymiatałeś na gitarze i ja jestem pod mega wielkim wrażeniem. A ja, to wiecie, no tak trochę sobie zacząłem oszukiwać. Powinienem się bardziej przygotować, nie powinienem w ogóle śpiewać z playbacku. No ale no, wiecie, no, jakoś tak, nie wiem, co mnie podkusiło. Wiki, mam taką, wiesz, wielką prośbę do ciebie, bo chciałbym za rok uczciwie wystartować. Nauczyłabyś mnie śpiewać? Jasne, pewnie. Serio? Tak. Kurde, mega. Źle zacząłem rozmowę, ale jestem Rafał. Miło poznać. Cześć, Adam. Rafał. A to jest mój wspaniały przyjaciel Janek. Poznajcie Janka. Dobrze, Janku, weź futerko i idziemy, tak? Tak, tak, panie. Super, no. To do zobaczenia. No, hej, hej.